Eldon Arianie, Hunter na mikrofonie, witam was razem z Adamkiem w kolejnym odcinku z Rafta. Siemanko. Siemanko, siemanko. Słuchajcie, ostatnio żeśmy znaleźli tą taką wieżę wielką. Oj, mamy wyspę na prawo, już widzę. O, już? No, gdzie jakaś się pojawiła wyspa. Aha, faktycznie. I podobno, o. Słuchajcie, jest coś takiego w tej grze, że jak się odlokuje... Ty, czekaj. Ty widzisz tam też te ptaki? Gdzie? Ej, co to jest tu zielone, pa? Czy co to jest tu po prawo? Coś, jakieś kamienie? Co tu płynie? What the fuck? Ty, ja nie widzę tego. Tutaj, zaraz po prawo nasze... Znaczy, zanurzyło się tu już pod wodę, nie? Ale było coś takiego jak, nie wiem... Ty tam coś, kurwa... Z czwórki ten koleś taki, co ma... Kamienie, co kamienie ma takie, nie? Jak skacze, to te wszystkie kamyczki małe. Podnoszę. Oj, to nie wiem, coś nie oglądałem. To było, że tam jakieś ryby pływają, czy coś? Kurwa, dziwnie, dziwnie. Boję się. Ja też się trochę boję, powiem ci zaraz szczerze. Się rekin zmutuje i będzie miał dwie głowy. To dobrze. Aby dwa razy więcej mięsa dawał przy okazji. No to też by było dobrze. O, synki normalnie działają, w końcu. Tak, odbugowały się, tylko proszę nie buguj ich. Nie zamierzam. I powiedz... Co my tu ostatnio robili? Nie pamiętam. Żeśmy dawno nagrywali, nie? Za dużo odcinków do przodu było. Dawno żeśmy nagrywali, no. Ja wszystko odkładam, bo mam strasznie dużo w ekwipunku. Dobra, to poodkładaj, weź tam pokontroluj, jak idzie nam dopływanie do wyspy. No, mijamy ją już z prawej strony, czyli będziemy musieli czekać, że Galaxy jest... A? Masz tyk? Dobra, to weź tam pokeruj. A ja tutaj porąbię drewno. Okej. I siekierka będzie mi zaraz potrzebna nowa, bo mi się rozwala ta. Aha, stoimy w miejscu, bo płyniemy pod wiatr. Wow. Kurwa, czekaj. Ja już. Ara, to załatwię. Ha. Ha. Ara, płyniemy. Ha. 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 Chyba już skoczysz, nie? W razie czego. Już możesz rzucać. No. Pyk. Też biegnę. Dobra, to biegnij, ja sobie muszę nową siekierę zrobić. O kurwa, nie trafiłem. Nie chciałem na coś szczyt wchodzić, bo za wysoko by było. O kurwa, nie trafiłem. Pięknie to ująłeś. No. O, trafiłem. I jest siekiera i idę dalej rąbać. Jest tylko 5 drzew i nic więcej. Kwiatki trzeba będzie zbierać powoli i trzeba będzie robić farby. Okej. Pięk, białe kwiatki i czerwone. To są czerwone, czerwone. Bierę. To wszystko? O, tu jest. Okej, mam mała tak. Mała ta wyspa, miała być gigantyczna, a to takie... 6 nasion palmy, a jeszcze jedno drzewo jest. 6 nasion palmy, 7 mam i mam 2 mango. Czyli akurat zapełnimy skąd wszystkie. Mam przepisy jakieś. Co masz? Przepisy, skrzydełko z dżemem. O kurwa, moje ulubione. Skrzydłami. Moje ulubione, ja takie najbardziej lubię. Skrzydełko z dżemem? Normalnie. A jaki dżemik? No właśnie nie wiem, możemy zrobić jakiś. Umiesz Masterchef? A nie, dobra, pamiętam, nie umiesz. No nie, nie bardzo. Nie umiem w Masterchefa. Tak. Gdy chcę się w to bawić, to mnie wypraszają z kuchni. Biedny Adamek nie może pokazać swojego talentu kulinarnego. Może i tu lepiej. O. Dobra. Tam uważaj na się. Nasionka. Mam trochę nasion. I możemy już odpływać w sumie, bo mamy wszystko. Dobra, to podnoszę. Musimy znaleźć tę wyspę dużą, bo to tak będzie lipa, jak no, będziemy... trzeba. Jak będziemy tak ten sobie... No właśnie. Że tak to ujmę. Wiecamy coś, a nie, nawet tego nie zobaczymy. Ile jest maksymalnie w staku tych kwiatów? Chyba 50. 34. Ale nie jestem pewien, panie. Jest problem. No. Mamy pełno skrzyni desek.
No to, to trzymaj po prostu przy sobie deski. Dorzucaj do piecyków, do tutaj na przykład. Przepalamy coś, możemy przepalać. Zaraz wszystko tak zrobię. Ja wezmę tutaj szybko buraczki, się nimi zajmę. A czekaj, czekaj, a te duże wyspy to nie będzie nam nabierzał ten? Ten? Ty w ogóle, gdzie są anteny i on? Tu znikły już? Nie wiem. Nie mam pojęcia. No przecież, ej, tak wygląda, jakby nam cofnęło progres trochę. Nie. Czy my to rozwalaliśmy? Ja nie pamiętam. Może to samo się rozwaliło, ale na pewno zapisywane było. Czekaj. Nie tak, bo tu... Nie wiem. Kupiłem troszeczkę, powiem ci teraz. Nie, na pewno jest, bo mamy podblokowywane wszystkie te receptury. Aha, dobra. Także po prostu się rozdupiło i tyle, no. Wow! Wow! No, co tu się odwaliło? Ej, otworzyłem tą skrzynię. Opa! Co? Tu jest dziura! Pokaż. Patrz, widzisz mnie? Widzisz no. Mnie, nie? Pa. Hop. Ty, a ja nie mam dziury. Ja też nie mam dziury, ale ja wpadam tam. Weź pokaż, na miniaturkę będzie. Magika damek. Dawaj. Patrz, magika damek. Dobry wybiar. No co? Tutaj, o. Przede mną, ten jeden klocek. Kurwa, ten człowiek znajdzie buga wszędzie po prostu, nie? Naprawdę. Ale nie wiem, ty wchodzi... Wejdź na to, może ty też wpadniesz, albo tylko ja. Nie. Co jest? No właśnie dlatego mówię, no. Jesteś niemożliwy, ty wszystko spierdalisz. Jak ja ty to... Ja się boję chodzić teraz normalnie po tej platformie. Ja się boję? Stał tylko w jednym normalnie. Nie. Idziesz sobie... A tu jeb, dziura, prank. Haha, mamy cię, ukryta kamera. A może to takie właśnie jest prankowate? Może. Może mamy dubiela na łajbie? I siedzi tam w gnieździe teraz. Tak, i śmieje się z osób innej rasy. To bym się nie zdziwił, jakby on takie rzeczy robił. On już pokazał. Co potrafi. No, ale to jest nie, w ogóle... Fuck. To jest dla mnie w ogóle niesamowite, że on tyle razy spierdolił sobie i dalej potrafi jeszcze zaskoczyć świat. Jakąś nowością, nie? Ale tu już jest talent. To jest talent, jest kurwa. To trzeba się urodzić z mocą do tego. No, naprawdę, to trzeba mieć już taki dar. Ej, ja naprawdę, ja to zniszczę, ten jeden klocek postawię na nowo. Dobrze, zniszcz i postaw na nowo. Ty patrz, działa! No. O, ba, miedź! Też masz już dziurę? Tak, też już mam. Uwaga, pogromcy mitów. Czy teraz przeniknę przez to? Jak przeniknę, to znaczy, że łajba jest nawiedzona. Nie, jest git. No teraz jakbym ja przeszedł przez to. O, to by było piękne. Ogryzie, cześć. Zanek. Dobra, ja mam kolejne dwie sztabki. Ja sprawdzę, czy tu coś trzeba naprawić. Boże, ile mamy rzeczy w tych sieciach, ja to pozbieram. Ja nawet nie zbieram, bo już nie ma gdzie. A jest jakiś limit w sieciach przechowywanej rzeczy? Nie wiem właśnie. No, ale jest tego dużo. Jest tego dużo. Bardzo. Bardzo dużo mamy, no. Dobra, w ogóle tak się dziwiliśmy, dlaczego jajek nie ma, a ta mewa to bierze te, tylko piórka nam daje. No, facet jest. Może dlatego nie ma jajek. Może dlatego. Z tego co wiem, to trzeba mieć kurę, żeby były jajka. A, widzisz. No widzisz. Tylko żeby znaleźć kurę, trzeba znaleźć dużą wyspę. I na wyspie znaleźć kurę. I ją wziąć pod pachę, zapierdolić i elo. Dokładnie. A tak patrzę, czy... Gdzie mewa, spierdalaj tam. Dawaj piórka. Szmulo. Jakoś będzie pokazane, że trzeba do naprawy oddać?
czy ten też. Ale co? No te. Co chodzimy pod kratwa te. Nie wiem, jak to się nazywa. No. Fundamenty, o. Dajesz sobie prawym przyciskiem myszy, napraw i patrzysz sobie po prostu, czy gdzieś jest pozostało ileś procent. Aha, tu procenty pokazuje, dobra. Tak. Czaję. I to wszystko. No tak przeszedłem dookoła i żadnych procentów nie no to mamy w takim razie cud, miód, tratwę. Malina. Tak. Gdzie są jeszcze? O, są tutaj, to ja bym sobie poprzepalał te żelazo. Za późno. Okej. Okay. Wrzuciłem. Za późno. Ci dumny jeszcze się jest, za późno, wyprzedziłem cię. Dokładnie. Nie wiem, ej, trzeba zrobić radar i namierzyć te wyspy? Nie, w sumie to Możesz spróbować, ale nie wiem, czy to poskutkuje. Nie jest logiczne, jak na wyspie bezludnej może być jakiś sygnał elektryczny. Może kura nadaje. Morsem. No, kura morsem nadaje. Nie, no, zaraz pójdę i rekina napierdzielę. Dobra, drażni, to możesz. Tak pływa. Tylko żebyś... Żebyś nie został za bardzo w tyle, bo cię zostawię i cię zostawię. Okej. Okay. To brzmi groźnie. No, to musisz uważać teraz. Poważnie. Kurde, nawet wyspy tratwy nic. Halo, gro, zlituj się, daj jebitną taką wyspę. Żeby tam wszystko. Ale to spokojnie, to to na pewno znajdziemy. Wow. Dobra, ja mam zbagowaną jakąś grę. Ja na Steamie dostaję na pewno Gamer tak widzi. O, to ten Adamek to jakąś uszkodzoną kopię gry, nie? Teraz wszedłem na róg tratwy i widziałem jak piorun pierdolną. Znaczy to taki efekt był zbagowany tej wody. Jezu. Jak mnie rekin pływa w powietrzu, to ja przenikam przez tratwę. Baguję skrzynki. Co jeszcze mnie czeka? O tym dowiecie się w następnym odcinku. No tak. A żeby wykupić dostęp do następnego odcinka? No, pay per view trzeba. Dokładnie. A żeby wykupić pay per view, żeby ogólnie się opcje pokazała, trzeba zostawić lajka i subskrypcję. O tak. I wysłać donate'a. Tak. Może mnie tak dawno donate'ów nie było. Mnie tak rzadko teraz donate'y są. Ale masz przynajmniej stałą pensję, więc no. Nie marudź. Przynajmniej tyle. Strzelasz? Ale nie trafiam. Usłyszałem właśnie, że... O! Leci ze strzałą! Leci ze strzałą! Co za kurde... Ja pierdolę, jak to wyglądało. Ale mamy piórka. Do kolejnych strzał. Dużo beczek jest, czyli tu wyspa by była. Ej, dobra, już nie ważne. Chciałem powiedzieć, zauważyłeś, że tam jedna gwiazdka jest. Muszę wskazywać wyspę, a odwracam się, a tam trzy kolejne. Że nam pokazuje, w którą stronę płynąć, mówisz? Tak. To co, idziemy w kimono? No pewnie, idę z stópki twojego. Dobra, to zaraz moje stópki ogarniesz, tylko wezmę może... Nie udało się skrzynki zebrać, dobra. Jeszcze wejdę w kupę. O, super. No może teraz wyspa będzie gdzieś? Halo? A tu też się jakoś... Co gryziesz? Dlaczego tak... Ty, ale on tak do wewnętrznej poleciał. On tą butelkę olał. Ty faktycznie to na rogu zniszczył. No. Co łeb? Ścieknięty jakiś. Kolejne drzewa urosły. Nie. Ja muszę zjeść. O, ten jaki zapowiedź, ja muszę zjeść. No tak to bywa. U mnie bardzo często. Yes. Poszukiwaniu dziur na tratwie. Odcinek 40, sezon 15. Kurwa, ktoś takie coś oglądał? Jakiś wierny. Codziennie odcinek by wlatywał i codziennie jedna i ta sama tratwa. No, jedna i ta sama dziura. 10 minut, jedna sekunda, pyk. Ej, to by było fajne. Ja bym oglądał.
Chyba specjalnie dla ciebie taką serię stworzę. Takie zaciekawienie. Czyli w tym odcinku znajdzie dziurę, czy może nie? Ej, no nie, dobra, wiesz co? Robię kolejne te. Jak one? Skrzynie? Tak, duże. Bo to już jest... To tak zrób. O, wiem co można zrobić. Wiem. Sprinkler. O. Te nawadniać. No. O, już mam zadanie. Jej! Już mam zadanie. Adamek się cieszy, że o, coś będę robił. Coś produktywnego. O, nasiono mango mi wyleciało. I drugie panie. Pewnie nasiono mango. O, panie. 4, 5, 6, 7, 8, dobra. Aha. Plastik pełni. Nie mów, że czegoś nie mamy. Nie ma takiej opcji. Nie, ja przy sobie nie mam, bo to... Już normalnie załamałeś mnie, mówię. Jak to? Nie mamy? Nie my byśmy nie mieli? My? Jak my mamy wszystko? Czekaj. Już to stworzyłem, tak patrzę, coś mi brakuje. Hit. Twórz, pyk. Ale do tego jest potrzebna bateria. O kurwa ty. Co? Stoi łopu? Zobacz jak to wygląda. Okej. I baterię teraz stworzę do tego. Dobra. No nie wiedziałem jak zareagował, tak sobie, i tak gada sam do siebie, ja nie wiem o co chodzi. No, zdarza się. I najlepsze. Zdarza się. I bateria. Gdzie jesteś baterią? Tu jest bateria, co potrzeba? Ona taka tania jest? Słyszycie jak gardzi? On teraz gardzi tym wszystkimi rzeczami gardzi. Ej, gdzie tu układa się baterię? Tu. Podnieść baterię, a jak to włączyć? Nie, wodę chcesz? Umieść butelkę słodkiej wody. O! I co? Będzie sikać? Ma jakiegoś włącznika? No właśnie nie wiem. Może pompę do tego trzeba i... A na chuj bateria by była wtedy? Ale nie, może wiesz co musi wykryć, że... Jest niepodlane. Aaa! Bo tu wszystko podlane jest. No i wszystko się rozwiązało. No tak mi się wydaje, ale... To czekaj, przeniesiemy i sprawdzimy, bo tutaj małe roślinki są niepodlane. Buracze. Dobra, to weź tam to zrób, a ja... Szybko doleję. Wow, się przestrzeniłem, że zbugowałem coś znowu. Gdzie parowo? Wypad. No. Czyli nie chcę. Bo baterii nie ma jeszcze. I a, dobra. Sobie. Nie wiem, czy musi być... musi być ta przefiltrowana. Masz? Przed chwilą wylałem. To ja mam. Dobra, to weź i zobaczymy, czy to będzie działało, czy nie będzie działało. Działa. O, działa! Faktycznie działa. Ty i podlało. A ciekawe, czy te ananasy dalej podleje. Jestem tego ciekaw. Gdzie są ananasy? Jakieś nasiona czy coś tam. Nie ma ananasów. Nie ma nasion ananasów? Czy wziąłeś? Nie mam. Ja zabrałem ananasy, ale nie było nic. Dobra, rozumiem. Czyli beczki trzeba. Nie ma żadnych ananasów. No to lipa. Nie gryź. Twoje? Ty? Co? Będziesz tu płacił? No. Będziesz to płacił? Dobrze mu zagrozić, bardzo dobrze. Mi by się głupio zrobiło na jego miejscu. No widzisz. W ogóle jestem ciekaw, jakby ten sprinkler działa tak, że do końca bierze swojej linii, to z lewej strony by można było ustawić tych drzewek. No. Dwie skubeczki. Jedna. No come on. Kurde. Myślałem, że uda mi się zabrać. Nigdy. Ale mamy magika Adamka dzisiaj, słuchajcie. Ten to jak zwykle coś odwali.
Dobra, to wiecie co? Napiszcie nam w takim razie w komentarzu, jak my mamy to ogarnąć, co my mamy tam ogarnąć, żeby ta duża wyspa była. Bo wątek Dokładnie. Główny żeśmy ogarnęli, czyli tę wyspę znaleźliśmy. I teraz trzeba coś dalej kombinować. Jak nie znajdziemy wyspy, to zaraz robimy jadowitego ptaka i... No i będziemy robić jadowitego ptaka. I tak to będzie. No to za paruwa. Ja go trafię. No dawaj, dawaj, no. Pa, pa. Kurwa. Igrzyska śmierci. Co za parówczak? No kurwa, trafiam go przecież. Nie umie. O, był centymetr, no. Co za gówno? No ammo, no i chuj, jeszcze wypadłem. No ammo, fajnie. No to obydwaj. A, walić tam. Dotarliśmy do tego samego momentu. Dobra, także no. Serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Wszystkie instrukcje macie w opisie. Wbijajcie oczywiście do Adamka. Link do jego kanału macie na karcie końcowej oraz cały czas mieliście w karcie bocznej. No i to by było na tyle. Kacewa z widzowie. Dziękujemy za oglądanie. Do następnego. Trzymajcie się. And yo. Pa, pa.